Witajcie, troszeczkę jestem w zastępstwie dzisiaj, ale to nie znaczy, że nie jestem przygotowany. Na początek fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 10 rozdziału, 14 wers. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Taki króciutki przegląd tematu bałwochwalstwa w Biblii. Naprawdę króciutki. Najpierw znajdujemy w przykazaniach Bożych zakaz czynienia jakiejkolwiek podobizny i oczywiście oddawania tym podobiznom, figurom, obrazom jakiejkolwiek czci. Później w czasie wędrówki Izraela przez pustynię spotykamy się z bardzo ciekawą sytuacją, która jest powielana od tego czasu właściwie po dziś dzień. Otóż Izraelici, wędrując po pustyni, znaleźli się pod górą Synaj. I nie było długo Mojżesza. No to poczuli się osamotnieni, ponieważ nie miał im kto tłumaczyć, czego Bóg od nich oczekuje. Więc ulali sobie Boga. Ulali sobie ze złota dwa cielce. To nie przypadek, ponieważ kiedy byli w Egipcie, to między innymi jeden z bogów, Apis, był przedstawiany jako byk. Więc mieli jakiś tam pierwowzór. Ale kiedy modlili się, to co mówili? To jest ten Bóg, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Czyli mówili to samo, co dzisiaj mówi sporo katolików. Tak, my się modlimy przed obrazami i figurami, ale my się nie modlimy do tych obrazów i figur, bo one tylko przedstawiają nam Boga. My się modlimy do Boga, nie do tych obrazów i figur. No, ale to nie jest nic nowego, bo to już wymyślili Żydzi na pustyni około 3,5 tysiąca lat temu. Później znajdujemy Żydów, którzy za czasów Samuela stwierdzili, że oni chcą być tak jak inne narody, i koniecznie chcą mieć króla. Były to oczywiście tego konsekwencje. Bóg się na to zgodził, ale powiedział im, jak się to skończy. No i co się stało? Stało się to, co się musiało stać, czyli Żydzi przejęli od ludów, pośród których mieszkali, różne dziwne, bałwochwalcze zachowania. Tworzyli sobie figurki, modlili się do tych figurek, ołtarzyki, święte drzewa i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście kończyło się, no tak jak się kończyło, czyli upadkiem tego narodu. Aż dochodzimy do czasów Nowego Testamentu i w czasach Nowego Testamentu wygląda to tak samo. Dokładnie. Najpierw w Dziejach 16-17 znajdziemy taki werset, że kiedy apostoł Paweł był w Atenach, to bardzo był duchowo zmęczony i oburzony na to, że w tym mieście jest tak ogromne bałwochwalstwo. No, ilość figur, bożków, bogów była tam tak duża, że trudno było i tych figur nie zauważyć. Wreszcie jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian i czytamy jeszcze raz ten fragment, który już raz wybrzmiał. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Żeby przyjrzeć się bliżej temu, co zostało tu napisane, sięgniemy do listu do Kolosan. I w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, przeczytamy taki fragment od pierwszego do 5 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże,
Wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Do Koryntian czytaliśmy takie wezwanie: uciekajcie przed bałwochwalstwem. Co jest bałwochwalstwem w Nowym Testamencie? Bo dzisiaj możemy sobie tutaj siedzieć i ktoś pomyśli, no ale my tu nie mamy figurek, my tu nie mamy obrazków, my się nie modlimy do figurek i obrazków, to nie nasz problem. To właściwie nie ma co wracać do tego, to już było. Natomiast z jakiegoś powodu apostoł Paweł nakazał wręcz Koryntianom, żeby ci od bałwochwalstwa uciekali. A list do Kolosan, ten sam autor, wyjaśnia nam to, można powiedzieć, już tak w bardzo prosty sposób. I mówi, że bałwochwalstwem jest zła pożądliwość i chciwość. Zła pożądliwość i chciwość. Jeśli mówimy o złej pożądliwości, to znaczy, że też jest dobra pożądliwość. I tą dobrą pożądliwością jest pragnienie, dążenie do tego, żeby podobać się Bogu, żeby wykonywać Bożą wolę, żeby służyć Bogu, żeby żyć świętym życiem. No to jest oczywista oczywistość i nie ma powodu, żeby się nad tym zastanawiać. Ale co jest złą pożądliwością? No wszystko to, co nas od Boga będzie oddzielało, dlatego że jest napisane, że zła pożądliwość i chciwość powodują Boży gniew. Czyli jeśli ktoś z nas źle pożąda i jest chciwy, to Bóg występuje przeciwko niemu. Jeżeli Bóg występuje przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, to nie trudno zrozumieć, że grozi temu człowiekowi no, niezła konsekwencja, wynikająca wprost z tego, że tenże człowiek w niewłaściwy sposób lokuje swoje pragnienia, swoje oczekiwania. Co może być złą pożądliwością i chciwością w życiu ludzi? No, kojarzą nam się oczywiście dobra materialne od razu i to nam grozi. No, nie można powiedzieć, że to jest nieprawda, bo to jest prawdą. W kościołach nie brakuje ludzi chciwych. Nie brakuje ludzi, którzy też ukrywają to, że są chciwi. No bo jak tu się przyznać do tego, że po prostu jestem chciwy? Czasami ukrywamy to nawet przed sobą. Bo kiedy patrzymy na ludzi, którym w naszym przekonaniu się dobrze powodzi, my też tak chcielibyśmy. I to jeszcze nic złego nie jest, ale jeśli tą myśl chołubimy, jeśli ta myśl zapuszcza korzenie, no to zaczynamy mieć problem. I zaczynamy też mieć żal do tego człowieka, do tych ludzi, właściwie niczym nieuzasadniony, ale już ten grzech zrodził przekleństwo. Chyba nie trudno nam wyjaśnić w tym momencie, że Bóg jest przeciwko takiemu postępowaniu i przeciwko takiemu człowiekowi, który w ten sposób właśnie się zachowuje. Oczywiście to samo dotyczy złego pożądania tych rzeczy, które ktoś ma, a ja ich nie mam. Ale są bardziej subtelne rzeczy. Na przykład, ja bardzo chcę, aby ona była moją żoną. Ja bardzo chcę, aby on był moim mężem. Niby w tym nie ma nic złego, ale zwróćcie uwagę, a ja to słyszę w rozmowach tych zwanych przedmałżeńskich, jak ludzie mówią dokładnie to, co powiedziałem. Ja chcę, ja pragnę, ja chcę, ja pragnę. A skąd wiesz, że Bóg chce? Skąd to wiesz? Muszę wam powiedzieć, że w kościołach jest sporo nieudanych małżeństw, które zorientowały się, że są nieudane, ale ponieważ nawróciły się, to próbują z szacunkiem do siebie nawzajem funkcjonować. Ale jest też grupa nieudanych małżeństw, którzy nawet nie próbują udawać i tym swoim nieudanym pożyciem obdarowują całe zbory.
I cały zbór jest zaangażowany w to, że jakieś małżeństwo źle funkcjonuje. Są też oczywiście i takie małżeństwa, które się rozwodzą, także w Kościele. Nie chodzi o to, żeby wskazywać winę, tylko żebyśmy zrozumieli, że zła pożądliwość zrodziła grzech. Zła pożądliwość zrodziła przekleństwo. I tutaj musimy zrozumieć rzecz, której czasami nie chcemy rozumieć, że nie ma różnicy pomiędzy tym w naszym przekonaniu prymitywnym człowiekiem, który się kłania jakiegoś stworowi, które jest z drewna zrobione czy z kamienia. A tym człowiekiem, który tak subtelnie sobie pragnie, żeby to, a nie inne małżeństwo zawrzeć, nie pytając Boga. Jaka różnica jest pomiędzy tymi ludźmi? Żadna. Jeden i drugi Boga nie słucha. Jeden i drugi służy sobie. I jeden i drugi dąży do celu, który Bóg wyraźnie podkreślił, że nie jest jego celem, ponieważ jeżeli ja chcę ożenić się czy wyjść za mąż za kogoś, kto nie jest wierzący, no to czyją wolę chcę pełnić? Przecież Bóg powiedział, co na ten temat myśli. Ożeń się, mówi Bóg, wyjdź za mąż. Za kogo chcesz? Byleby w Panu. To proste. No ale to nie jest ta długonoga blondynka. To nie jest ten wyjątkowy brunet. No i co mam zrobić? Serce nie sługa. O właśnie. Serce jest sługą. Sługą swojego Boga. Jak znaleźć rozwiązanie? Czy jest w ogóle rozwiązanie? Oczywiście, że tak. To rozwiązanie jest w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 20 bodajże 4 wersecie już. Tak jest. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Pytanie, czy znasz Boga? Nie pytam, czy chodzisz do kościoła, nie pytam, czy chodzisz do jakiegoś zboru. Nie pytam, czy się modlisz, czy czytasz Biblię, czy składasz dziesięcinę, czy jak tam u was się to nazywa. Ja o to nie pytam. Pytam, czy znasz Boga. Jeśli odpowiesz, znasz Boga, to ja zapytam cię, jak Go znasz? Czy znasz Go w duchu i w prawdzie? Bo jeśli Go znasz w duchu i w prawdzie, to oznacza, że jesteś narodzony na nowo. Jesteś nowym stworzeniem, pełnym Ducha Świętego, a w związku z czym nie powinieneś mieć żadnych problemów z tym, aby we wszystkim właśnie Boga stawiać jako pierwszego i jedynego. Dlaczego tak być powinno? No o tym mówi nam 22 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy o największym z przykazań. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, duszą, ze wszystkich swoich sił, całym swoim umysłem, a dopiero później bliźniego swojego, jak siebie samego. Człowiek narodzony z Ducha Świętego, człowiek pełen Ducha Świętego, to jest człowiek, który ma społeczność z Bogiem. On nie potrzebuje obrazków, figur, on nie potrzebuje fizycznej, materialnej obecności świętych rzeczy w swoim życiu. On nawet nie potrzebuje, koniecznie nie potrzebuje do szczęścia, żeby się ożenić czy wyjść za mąż. Ale jeśli to robi, to robi dlatego, że Bóg go do tego prowadzi. Taki człowiek jest wolny. Jest zupełnie wolny, swobodny. I taki człowiek w tej wolności żyje i porusza się. To jest duchowa wolność. To jest wolność niedostępna ludziom, którzy nie są narodzeni na nowo. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 20 wersecie przeczytamy, że bałwochwalstwo jest jednym z grzechów ciała. I wszystkie te grzechy, łącznie z bałwochwalstwem, nie pozwalają ludziom wejść do Królestwa Bożego. Czyli jeżeli jesteś chciwy, jeżeli jesteś człowiekiem, który pożąda złych rzeczy, niezgodnych z tym, czego uczy Słowo Boże, to nie masz nic wspólnego z żywym Bogiem. Nie masz nic wspólnego z Królestwem Bożym. Nigdy do Niego nie wejdziesz, dopóki nie narodzisz się na nowo. I nigdy Bóg nie pochyli się nad tobą i nie powie ci, no dobrze dziecko, rób sobie co chcesz, ja i tak cię będę kochał. Nie, Bóg tego nie powie.
Bo Bóg, co miał do powiedzenia, powiedział. A my jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest możliwe znowu tylko wtedy, jeżeli człowiek jest narodzony na nowo. A nie wtedy, kiedy nawet chce tego, ale nie ma sił, duchowych sił oczywiście, żeby być człowiekiem posłusznym. Bo skąd weźmie tę siłę, tą moc ducha? Z ciała? Z ciała nie weźmie, bo ciało jest w buncie przeciwko Bogu. Więc musi być narodzony na nowo i musi chodzić w Duchu Świętym. Tak więc kończąc, bałwochwalstwo nie jest czymś, co było kiedyś, a dzisiaj jest już sprawą zamkniętą. Bałwochwalstwo ma się bardzo dobrze w kościele katolickim, prawosławnym, ale równie dobrze ma się w kościołach protestanckich. Zawsze niestety przybiera to trochę inną postać i tutaj ludzie często niestety się mylą i gubią się. Ponieważ kiedy myślą, że nie oddają pokłonu obrazowi, to na pewno nigdy nie będą bałwochwalcami. Nieprawda. Ty wiesz najlepiej, co w twoim życiu zajmuje najwięcej czasu. Czemu poświęcasz najwięcej uwagi? Co zaprząta twoje myśli? Ty wiesz najlepiej. Nikt inny tego nie wie lepiej, no chyba, że Bóg oczywiście, ale On wie wszystko. Więc jeśli uczciwie do tego podejdziesz, to co sam się zorientujesz, jakiego rodzaju bałwochwalstwo uprawiasz w swoim życiu. A później się nie dziw, że jesteś niezadowolony z życia, że widzisz słabości swoich braci i sióstr, że ciągle chorujesz, że ciągle cię nie ma, że ciągle są ważniejsze sprawy i nie masz satysfakcji duchowej. A na pewno nie jesteś szczęśliwy, bo nie masz tego, co pragniesz. A przecież Biblia mówi, że Bóg sam wystarczy. A więc będąc z Bogiem, masz wszystko. Żyjąc bez Boga, masz tylko złudzenie, że masz coś. Bo wszystko to, co masz, i tak stracisz. Nic z tego nie weźmiesz. I to by było na tyle. Nie mogę już żyć, mój Jezus.
Pan Jezus dał nam serca, które są ożywione Jego obecnością, ale w kościołach, z których nas wyrwał, z narodu, pośród którego nas postawił, jest wiele, wiele serc, które są martwe. Wiele osób, które idą prost na śmierć. Może nieraz przekonane o tym, że służą Bogu, że Go znają. Wstawmy się za nimi. Boże Ojcze, proszę Cię o tych, którzy w moim byłym kościele nie znają Ciebie, którzy może samych siebie oszukują, że są ludźmi zbawionymi, a tak naprawdę idą wprost na śmierć. Ojcze, błagam Cię, przyprowadź ich pod krzyż Jezusa. Daj im przejrzeć. Skoro mnie uratowałeś, proszę Cię o to i dla nich, abyś przyszedł z Twoim uzdrowieniem i aby oni ożyli i wielbili Ciebie jako Ojca w niebie. Proszę Cię też o Polaków. Boże, o ten oszukany przez diabła naród, oszukany religią i właśnie bałwochwalstwem. Panie, w tak plugawy, fałszywy sposób. Ty masz moc i masz dość miłości, Ojcze, aby ratować Polaków. Nie po to, abyśmy żyli dla własnego rozpasania, aby co innego stało się nam bałwanami, dobrobyt, materialne rzeczy, ale po to, abyśmy jako naród wielbili Ciebie, Boga żywego, bo jesteś tego godzien. Dlatego ratuj nas, Polaków. Okaż nam łaskę, Boże. Daj nam rozum, abyśmy skorzystali z ratunku w Jezusie Chrystusie. Ja Ci dziękuję za tych, których już uratowałeś spośród naszych braci, spośród naszych rodaków i za tych, których uratujesz dzisiaj, jutro, w przyszłym tygodniu, w tym roku. Bądź w tym uwielbiony, Ojcze. Pomnażaj Twój Kościół tu w Polsce, abyśmy żyli na Twoją chwałę, z wdzięcznością dla Ciebie. Oczekujemy tego, Panie, z wiarą, którą Ty dajesz w nasze serca. Domagamy się tego, Ojcze, aby jak najwięcej Polaków wielbiło Ciebie. W majestacie Chrystusa. Amen.